Zawę, powiem tak. 10 minut przed turniejem i w końcu mnie złapał pierwszy taki lekki stres, że wiesz o co chodzi, że jednak tak. Ja wiem jakby za swoje umiejętności, powiedzmy, nie znam umiejętności Rybsona, słyszałem o nich. Ale w końcu. Wcześniej miałem to w dupie, bo wcześniej to ja wiedziałem, wiecie o co chodzi, że dam z siebie najlepsze i tyle. Ale jednak, jak teraz siedzę, to jednak wiesz o co chodzi. To, tuż przed, trochę coś tam się dzieje. Yeah, boy! Dobra, można zaczynać? Można zaczynać? Tak, tak, dobra, zaczynamy! Rybson Lord 1320, zaczynamy widzowie, serce na czacie i lecimy. Białe zaczynają. Już się zesrałem lekko. Ja pierdzielę, widzowie. Jest... O, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że tego nie słyszą. Nie, oni tego nie słyszą, co ja mówię. Dobra. Myśli co zrobić? Czy ja już coś straciłem i mnie skończył? Dobra, wszedł tu koniem. Tego nie mogę. Dobra, widzowie, roszada. Roszadka na szybkości. Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa roszada musi być zagrana. To jest oczywiste. Dobra, wszedł tutaj. Mogę to zbić, ale on wtedy może wejść mi tutaj królową. Mogę wyjść. Mogę wyjść tym i popchnąć. Albo teraz mogę nawet popchnąć. Popchnę. Popchnę to i zobaczę, co on zrobi. Teraz tak. To się giga opłaca. Jak ja to wezmę, znaczy on prawdopodobnie szuka wyjścia królową. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz pytanie, co ja mam zrobić? Mogę to olać. Mogę to wziąć, on mi weźmie królową i ja wyjdę sobie wieżą tu. Tylko wieża będzie stała na dwóch pionkach. Dobra, zróbmy tak. Nie, nie wyszedł królową jednak. Czyli ma inny plan niż myślałem. Wyszedł sobie koniem. Dobra, robimy malfajta w takim razie chyba. Pyk, pyk, malfajcik. Ma to sens. Dobra, zróbmy tak. Jakiś to sens ma na pewno. Tylko jaki? Pewnie sraki. Mam nadzieję, że mogą wyjść takie słowa jak sraki i tak dalej. Chociaż nie, bo oni tego chyba naprawdę nie słyszą, mam nadzieję. Ja pieprzę. Dobra, będę się powstrzymywał, bo jednak... Chociaż nie, mogę chyba mówić co chcę. Przecież tego i tak nie słyszy poza kochanymi widzami. Dobra, ja wychodzę tu i jest giga linia. I teraz mogę zbić tego pionka za free. I mam konia fajnie ustawionego. To jest giga... Giga kozak. Wchodzę, wchodzę, wchodzę tu. Dobra, on wyszedł tą królową, którą chciał, tak jak myślałem. Ale... Aha, on jest lekko do przodu w sumie nawet. To może nie było jednak opłacalne, jak teraz myślę. Nie mam gońca, który był niezły. Mogę wyjść królem, znaczy koniem. I tak go nie zbiję niczym. Czekajcie, on mi na gońca nie będzie szedł. Chyba, że ja wyjdę królową. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj jest broniony. Nie, tutaj nic nie ma. Chyba, że będzie się ustawiał tutaj teraz. Czyli co? Zróbmy tak, czas marnuje. A, jestem słaby na czas. Jeżeli nie zdobyłem przewagi w openingu, to będzie bardzo ciężko. Z tego, co zrozumiałem wcześniej. No i luj! Postaramy się chociaż! Dobra, wychodzę wieżą.
Patrzę, czy mam coś za darmo. Ale nie. Chyba za dobry, żebym miał coś za darmo. No to wygląda. Chociaż mogę wyjść królową tutaj. To jest dobre. I wtedy ten goniec musi tam stać. Tak, tak zrobię. Wyjdę sobie królową tutaj. To jest nawet spoko. Czy on może jakoś zbić? Nie może. Goniec jest uziemiony. Jak wyjdę tutaj, to będę mógł tam wejść. Co prawda on będzie mógł z tym spieprzyć, ale to będzie free pioneczek. Zawsze coś. Dobra, jak na to, że ma tyle czasu co ja, to jest totalnie kozacko, jak na mnie. Bo ja jestem słaby na czas, a widać, że jesteśmy równo. Więc podoba mi się to bardzo. Mogę wyjść najpierw wieżą, teoretycznie. Nie wiem, zobaczymy, co on zrobi. Myślę, że on może zagrać tego gońca tutaj i polować na to potem koniem. Dlatego według mnie ten ruch będzie tutaj bardzo dobry. I to dlatego go zrobię. Na pewno on ma turę? Kurde, stracił już 4 minuty. Szczerze 3. Mam nadzieję, że się coś nie zbugowało. Że serio on nad tym myśli. Bo bym się mega bał. Dziękuję za serca. Wspieracie mnie mężnie. Nie no, on na pewno ma turę? Dobra, miał. Dobra, on widział już. On wie chyba o moim planie, chociaż może nie. Dobra, to jest dobry ruch. Według mnie. Czekajcie, gdzie on mnie tu łapie w razie czego? Nigdzie. Tylko królowa będzie wystawiona i będę musiał się schować w razie czego. Ale to jest jeden ruch tylko. Co prawda, on będzie mógł zagrać co? Nic za bardzo. Ja na wymianę hetmanów teoretycznie mogę pójść, ale bym nie chciał jednak. Dobra, zróbmy coś takiego. Jak stracę królową, to już nie ma co grać, bo Rybson jest, wydaje mi się, za mocny na takie coś. Kurde, awatar zapomniałem ustawić na szachach. Ja pierdziele, awatar zapomniałem ustawić. A miałem ustawić pogchamp w ramach protestu. Giga sadge. Dobra, zapomniałem w ogóle o moim planie. Jakbym szedł tu i chciałbym tą wieżę zbić, to on może zrobić coś takiego. No przecież zobaczyłem tą wieżę. Ja pierdziele, jakie to byłoby giga gówno. Mój Boże. Kurde. Czekajcie. A, dobra, dobra. Wymiana koń za koń. Nie, bo on mi wieżę weźmie. Aha, on chce tą. On chce tu wejść prawdopodobnie. Muszę gońca przestawić. Muszę gońca przestawić. Wydaje mi się, że tutaj jest spoko przestawienie, bo wtedy ten. Tutaj jest fajne działo w tą stronę. A jakby wziął to, to ja wezmę pionkiem i nie będzie mógł tego wziąć już w ogóle. To jest dobre. Bo jak on weźmie to, to ja nie mogę tego zbić pionkiem, bo on wejdzie tu i jest koniec. Stracę to po prostu. Plus ta wieża. Co prawda, no tak, to jest dobre. Zróbmy to. Zróbmy to po prostu bez pieprzenia. Ja pierdzielę. Ty, on mógł to wcześniej zrobić, tego nie widział. A dobra, nie mógł. O mój Boże, koniec gry. Pogrze jest chyba. Pogrze jest. Jest po grze, widzowie. Jest po grze. No jest po gierce. Jest po grze. Jest po grze. To może wziąć po prostu. Ja pierdzielę. Jak ja tego nie zauważyłem, mając przewagę czasową? Jak ja tego nie zauważyłem? To mój błąd. On nie wygrał ze mną, dlatego że jest lepszy, tylko dlatego że ja jestem ślepotą pieprzoną. Rozumiecie to?
Wiecie co? On coś to planuje. Zrobię coś takiego. To będzie nadal dla niego na plus, ale królowa bez, nie będzie w grze. Jest to dla mnie no lepsze ostatecznie. Może tego pionka albo tego wziąć tak naprawdę. No nie wiem, gramy do końca, gramy do końca. Iluj. Najwyżej. Najwyżej gówno. Jak ja tego nie widziałem? Jak ja tego nie zobaczyłem? I on liczył na to. Widać, że to był premów. Prawie, że. On liczył, że ja tego nie zobaczę. Bardzo. I ja tego nie zobaczyłem. Dobra, widzowie, co pozostało? Na czas granie! Taktyka Japczana. Oro. Na czas go robię. No niestety zrobił to, co myślałem. I według mnie on będzie planował coś takiego? Tak? Nie, bo i tak by stracił królową. To mu się nie będzie opłacać w ogóle. Co ja mogę? Mogę pójść tu, ale on wtedy... Nie, tego nie będzie brał. Mogę to zrobić, tylko król będzie odsłonięty. Ale królowi szacha nie może dać w żaden sposób. Dobra, zróbmy to. Co prawda on może iść już na wymianę. On jest bardzo do przodu. Ma dwa gońce. Co? No to no co miał wybrać. I se teraz tego pionka już nie może wziąć. Tyle dobrego. To co? To na czas lecimy, widzowie. Na czas. Iluj. Co prawda ten pionek musi tu stać. Ok, musi tu stać. Zróbmy coś takiego. Taka taktyka a la gówno. I koniem się ruszmy. Znaczy królem. Ja pierdzielę, jak ja nawet figur nie znam. Czemu ja, jak ja... On chyba wie, że ja już nie wiem, co się dzieje. Mogę iść se tu i... Nie, dobra, niech on idzie, niech on idzie. Nie, wie, że wyprowadzi. Dobra, to jest pod natarciem. A jeżeli tego... A jeżeli nie, nie, poczekaj. Ja pójdę tu. To on tego pionka weźmie tym prawdopodobnie i będzie miał dobrą pozycję. Tego się zasłonić się da w ten sposób, bo mi po prostu weźmie. Mogę wejść tam na pałę i stracić wieżę? Nie, to nie ma sensu. No nic, nie pozostaje mi nic innego. Jak pójdę tu, to stracę. Tylko tu może przeżyć to. I weźmie pionka najwyżej. Trudno. Tutaj może jeszcze iść, ale to raczej nie ma sensu, jak mi się wydaje. Dobra, przewaga jest pół minuty. No ale 3,5 minuty to może wszystkie figury mi w tym czasie wybić. Wszystkie figury. To jest tylko... To jest mała przewaga. Muszę szybsze ruchy grać, jeżeli chcę na czas spróbować. Iluj. Dobra, zrobił coś takiego i prawdopodobnie... Co będzie robił? Nie, czekaj, ja wchodzę tu za darmo? No ta, wyganiamy go, wyganiamy go, wyganiamy go. My gramy, widzowie, na czas. My gramy na czas albo remis. Dobra, no wziął tego pionka. No nie dało się go ocalić, to niestety. Niestety, mogę zrobić coś takiego. No nic, nie mogę nic innego. Tak naprawdę oni tu już się kryją, król, oni mają gówno do powiedzenia. Wieża za wieżę w tym przypadku jest dla niego giga dobre. Jak pójdę tu, to weźmie to? Może weźmie, ale czy to weźmie na pewno? Nie wiem, może nie weźmie. Nie wiem, nie gram, nie gram na No nie opłaca mi się tego oddawać. Ja gram obecnie na czas! Taktyka Japczana wchodzi. Iluj! I to jest dobry ruch, bo jakby tu chciał wejść wieżą i naprawdę iść na te wymiany, to co? To nie wejdzie. Myślę, że zrobi tak i tak. Tak mi się wydaje. No nawet szybciej to zrobił niż myślałem. Ja chyba tu pójdę, żeby cały czas krył ten pionek. No.
Niech ten pionek cały czas kryje, znaczy niech to pole cały czas kryje ten laufer. Dobra, już go nie kryje, jest w dupie. Ale czekaj. Laufer do wymiany za wieżę? To jest nadal opłacalny biznes, którego nie wybierze. Aleluj. Chyba, że... Nie, czekaj. Tak? Nie. Tak? Nie, to jest dobre. Szach, poczekaj. On mi mata Dazara. Idzie tutaj. O kurde, teraz zobaczyłem. Ta. On tu leci. Mogę wejść tu. Ty, poczekaj, jak wejdę tu, on zrobi tak. To jest okej nadal dla nas, widzowie. To jest dla nas nadal okej. Lecimy na czas. Plus 10 przewaga. I jeszcze nie przegrane na chłopa, który jest faworytem turnieju. Według mnie to już jest chyba najwyższe osiągnięcie, jakie mogliśmy zrobić w tej grze. Jak pójdę tu, to on wejdzie... To on wejdzie tutaj? Nie, ja będę mógł to zbić. Co on robi? Co on może robić? Nie wiem. Chyba tego nie zrobi, bo nie, ja mu to zbiję. To jest bez sensu. Podszedł tutaj. Tak, on tu będzie chciał szachować za chwilę. Wiecie co? Pyk, pyk, pyk. No muszę iść na tą wymianę prawdopodobnie. Albo... Pyk? Chyba, że królem ucieknę. Królem z szacha mogę spieprzyć nadal. Na czas już się wygram. Już jestem czasem do tyłu. Jakbym królowej nie oddał, to myślę, że nieźle by to wyglądało. Szczerze. Dobra. To już jest po grze. Nie wiem. Wieża tu. No tak. Po grze. Gigasadge. Gigasadge. Naprawdę. Idę tu. On idzie tu. Ja idę tu i daję mi mata. Nie. Poczekaj. To nie wygląda tak źle. Nie szachuje mnie tym. Nie da rady. Robimy oro na czas. Jak mnie pokona chłop, który jest faworytem turnieju. O kurde, teraz to widzę. Jest uderzenie robione mocne. Kurde, pierwszy będzie. Po grze. Sadgę. Ale co, no miał jakieś... No. Koniec. Tu. Nie, to... Kończy mnie. Tu idzie po prostu. Ty tam bezpiecznie leci? Na pata! No nic! Dobra, gramy dalej, tak? Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Ty! Jak wyzwanie rzucić znowu? A, jest, Rybson LOL. Graj. Misklik. Pisał coś, że przerwa? Kurde, gdybym zobaczył to, kurde, naprawdę, to była gierka, w której chłop
Wykorzystał prawie cały czas, żeby mnie pokonać, a on jest faworytem turnieju, a ja gównem. Widzowie! Naprawdę pog! Mimo wszystko, szczerze! No gdzie jest on? Bo rzuciłem... A, bo on czarnymi musi... O kurde, no tak. Trzeba ustawić, że teraz ja gram czarnymi. A, dobra, ustawiło się. Dobra. On gra to. Dobra, robimy naszą taktykę. Trenowane było to. Chciał wymiany hetmanów i wzbić roszadę. To byłoby niezłe. Dobra, on chce mnie skończyć w 5 ruchów. Nie, mniej. Zobaczymy, czy uda mi się to przerwać. Ja pierdzielę. Tu mnie kończy, tak? Nie, koniem zasłaniam. Przegrałem grę? Nie. Roszada i oddam konia. No trudno, ja pierdzielę. Ale odpieprzyłem. Muszę roszadę zrobić. I oddać konia. Bo jak pójdę tutaj, to on wchodzi tu i ja przegrałem. Muszę to zrobić. Sadgę. No nic no. Trudno, koń stracony, jest do przodu już konia. Nie wiem, czy się opłacało tym bić. A, opłacało się tym bić, bo bym miał dwa pionki tutaj gówniane. Dobra, widzowie. Druga bazuka ustawiona musi być. Nadal on jest wycelowany w to pole, także zróbmy coś takiego dziwnego. Zagrajmy tak. Prawda, on pójdzie sobie tu. Ale gdzie pionki zablokowane. Jak tym razem nie oddam królowej, to będzie... Będzie tyle. Kumacie? Nie no, ale że... Z Rybsonem maksymalna przegrana to minus jeden punkt. Czyli maksymalna kara. Czekajcie, bo nie wiem... Ja sobie popsułem jakby to combo, ale ostatecznie... Chyba jest ok. Drugi tutaj, wymiana gońców. Muszę coś królową zagrać. Muszę coś królową tutaj zagrać niezłego. On ma tam króla. Mogę to pchać? No nie mogę. Nie mogę tego pchać prawdopodobnie. Dwa tu i wyjść potem, jak mi się uda. Tylko goniec, ten będzie zablokowany na chwilę. Jak tu wejdzie? Nie, dobra. Znaczy nie wiem, czy on by tego chciał. Dobra, spróbujmy to. Ten jest... Muszę patrzeć, czy to jest kryte i tyle. On może wejść tutaj tak naprawdę. To jest niezłe. O kurde, on to zrobi. Tak, straciłem wieżę. Teraz to zobaczyłem. Wieżę straciłem. Jak on to widzi, to ja wieżę straciłem. Nie, co ja pieprzę? Przecież to nie będzie szach. Wiesz mi, na łeb wchodzą te rzeczy wszystkie przez szacharza. Ale tak naprawdę dzięki niemu, chociaż nie przegrywam po 6 ruchach z Rybsonem, gdzie pewnie by się tak stało, gdyby mnie nie kołczował. Tak strzelam. No więc tyle. No nic, no. Dawaj tą grę mi dalej. Prawda, zrobię to, pyk, pyk, dwa te zapionka. Mogę to zrobić najpierw? Chyba to się najpierw bardziej opłaca. I krycie tego. I to jest chyba spoko pomysł. I nie będzie mógł mi tego zbić. Dobra, zrobię to, bo jak zrobię tak, on zrobi tak. Ja zrobię tak, on wejdzie tu i co? Ja nie mogę już tego, nie mam tego krytego w ogóle. Nie, poczekajcie, może wierzą. Wierzę, jak pójdzie ją stracę za... Może wierzą. Dobra, wieżą wyjdę. Wyjdę wieżą. I zobaczymy, co powie. Teraz fajnie jest to kryte. Król jest nadal kryty. Nie ma tego.
Nie stracę ruchu niepotrzebnego. On tego już nawet nie myśli, żeby zrobić. Dobra, to jest coś takiego. Czyli raz, dwa, trzy. Ja mam tak. Raz, dwa, trzy też będę miał. Czekajcie, ja wchodzę, on bije. To stracił ja pionka. On stracił to. Ja wierzę, ja wychodzę na minus, ale nie doprowadzę tego do końca. Nie będę tego prowadził do końca. No i tyle. I wezmę mu gońca. I tyle zrobimy z tego. Tylko tym będzie trzeba uciekać tutaj. I to będzie spoko. Tak mi się wydaje. Chyba, że. A, on koniem może zbić. No tak, on zbije koniem. Bardziej mu się to opłaca. No ale ja tego nie będę do końca ciągnął. To nie jest dobra wymiana dla mnie. Bo mi wejdzie królową w gówniane miejsce. Ale widzowie! Tu jest dobre! I wtedy dużo pionków to blokuje. Tylko on tego już nie chce atakować prawdopodobnie. Jak ja tu wejdę, on wejdzie królową w dobre miejsce. To będzie ciężko. Niech stoi tutaj goniec. Ile jest czasu? Minuta dla mnie do tyłu. No trudno, minuta to nie jest aż tak źle. On ostatnio, chociaż on szybciej myśli w tych szachach. No dawaj! Myślał, że to zbije chyba. O kurde. On coś szykuje już na mnie. Pionka się nie opłaca pchać prawdopodobnie. Mogę to popchnąć. I konia mu zabrać stąd. Czy to się w ogóle opłaca? Chyba, że wieża by jakoś. Nie, wieża nie. Chyba popchnę to po prostu. Nie mam pomysłu innego. To jest. To za to. To się nie opłaca. Nie, zablokuję sobie tego. Popchnę to po. O kurde, mam plan. Pcham to, on ucieka, ja to pcham, on to bierze, ja tam wchodzę. I tyle, i tyle. Taki mam plan. Chyba, że wejdzie tu, ale w to bardzo wątpię. Chociaż nie, on może tu teraz wejść. Teraz tak myślę. Wejdzie tu, to ja muszę to bić gońcem. A nie. Bo jak on mi zbije, to ja wchodzę wieżą. Dobra, opłaca mi się to, opłaca. Źle liczę już. Już źle liczę. Chyba liczydła sobie kupię tych szachów. Bo ja za głupi na tą grę. Dobra, on coś planuje. Nie, czekajcie, on zagrał tak jak chciałem. Oro! O kurde, jak tu wejdę, to przecież mi zbije. Nie, poczekaj, wchodzę tym tutaj i jest odkryte, musi się przestawić. Jest ok. Jest to nawet ok, bym powiedział. Tak zrobił. Pionkę pchać. Nie wiem co robić za bardzo. Chyba pionkiem będę pchał. Znaczy nie, oddałem pionkę za darmo. Ja pierdzielę, pionek za darmo oddany i ten. Nie, ten nie będzie. O kurde, wymiana wież. Wymiana wież. Jak nie, bo on tam sobie wyprowadzi. Ja tego nie chcę chyba robić. Chyba tego ja nie chcę robić. Tutaj tym pójdę i atakujemy mu jakoś ten punkt za chwilę. Nie chcę tej wymiany, wiesz. Dlatego mogę zagrać tak. Nie, no to i tak wymieni. Co ja pieprzę? Ja za głupi na te szachy, za głupi. Nie, za głupi jestem na te szachy, ale ten goniec już tu nic nie robi. Zrobił to. Czekajcie, jak ja to wezmę. Czy to jest bite? Tu nie jest, tu nie jest. Po prostu chciał wpieprzyć tu wieżę, tak? Jezu, jaki ja jestem obsrany tą grą. Teraz jak tak patrzę. Mam 4 minuty.
Minuta tego. Jak nic się zrobi. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że chciałem tam wejść. Tutaj wchodzić. Mogę tutaj i ustawiamy bombę, ale nie wiem, czy to się opłaca. Kurde, nie wiem, czy to się opłaca. Końca za to nie poświęcę, tam nie wejdę. Mogę bombę ustawiać w sumie, lepsze to niż nic. Jak tak patrzę. Chyba, że tu stanę i coś mu zabiorę. Nie, bo on obroni tutaj stanie. Nie. Czekajcie. Tu mi nie zbije, tu mi... To jest okej. Okay. To jest okej okay ruch. To jest okej okay ruch. Widły. Tracisz coś. Tak naprawdę nie traci. Traci jednak. Nie. Traci czy nie? Nie. Nie, tak. Czekaj, to przecież on to nadal traci. Co on robi? On myślał, że ja to zbiję najpierw? Czekajcie, on to traci. Błagam, nie zbij mi tego. Nie wystawiłem tego, prawda? A, wieża. Mój Boże. Ja sobie większe widły zrobiłem niż on mi. Ej! Pyk? Nie no, królową za to. O mój Boże! Życie tracę przez te szachy. Wygonić go stąd? On mi szacha. Nie, dobra. Wyganiam go. Widowie! Tamta lepsza była, bo białymi. Proste. No nic! No nic! No co no? Co zrobisz w takiej grze? Gówno. Gdzie uciekać? Mogę na sam dół. Tylko że on pójdzie sobie po prostu tym. Tak? Tak. Jak to wezmę, nie opłaca się. No nie wiem, ucieknę na sam dół. Giga gówno ta gra. Giga gówno ta gra. Na remis lecimy, luj. Pionka wziął. Pionka za gońca, ale on ma jakiś plan większy, tak mi się wydaje. Aha. Nie, ja pierdzielę, ja zawsze tracę w każdej sytuacji. W każdej sytuacji tracę, z tego co widzę. W tej też. W tej też. No tak, i będzie szach i sobie pójdzie po prostu. No nie dało się chyba inaczej. Ja pierdzielę, no nie wiem. No nic, no, gówno gra. Z mojej strony jest tragedia. Tutaj. Tragicznie zagrałem, naprawdę. Znaczy może nie, bo... Może nie aż tak tragicznie, bo nie zaorał mnie w sekundę, tak jak myślałem, że to może się zdarzyć. Ale no. Kurde. Mam pewien pomysł, jeżeli nie... Jak wezmę to, on weźmie to. Ja tego nie chcę tracić. To jest spoko ruch. Nie, to nie jest spoko ruch, bo on po prostu to weźmie z szachem. No. On by to wziął z szachem. Co jeszcze gorszy. Mogę tak, tutaj też jest szach. Wszystko było gównem tutaj. W tej pozycji jestem w miarę bezpieczny. No na czas to już go na pewno nie ogram. On to oddaje, za gońca to oddaje. Tylko słuchaj tego, ja tego nie biorę. Co ty na to? Pionka mi atakuje. To mi się nadal opłaca w sumie.
tego co widzę. To mi się nadal opłaca. W takim sensie mi się to opłaca, że będzie hetman na hetmana, tylko on ma więcej pionków. Myślę, że to zrobi teraz. No, on to zrobi teraz. Bo co? To będą trzy figury na dwie. I jak to zrobi, to jest koniec gry. Prawdopodobnie to zrobi. No, to już jest koniec. A jeszcze lepiej. Tak zrobił. No nie wiem, mam półtorej minuty, muszę zapieprzać. On leci na jakiegoś szacha szybszego niż myślałem nawet. Dobra. On mi mata zarada. Ja pierdzielę. Sadgę! Miałem taki plan w głowie na koniec, który może się nadal dobrze skończyć. Chyba koniec. Co prawda tu poszedłem na dół na szczęście. Jak poszedł do góry, to byłby koniec już na stówę. Dobra, oddał to. Jest 2 do 2. Tylko mam minutę. Przyspieszę, może będzie remis. Luj, na remis gramy! Na remis gramy! Wróciła nadzieja! Dobra, szybkie ruchy, na remis lecimy. Myślę, że on zrobi... Ululu, co on odpieprza? Hetman na hetmana? Na minutę przewagi, muszę bardzo szybkie ruchy robić. Wszystko mam na białych polach, tak jak trzeba. Na remis lecimy. Trudno. O kurde, mat, Sara? On nie popełni błędów w dupę na takim poziomie, tak mi się wydaje. To jest chyba niemożliwe. Żeby to remis był. Aha, on tego gońca chce stąd mi przesunąć. Pieprzony, no. On gońca mi chce przesunąć. Ale... Ja idę tutaj. A, i on wieżą bije. No tak. Teraz to widzę. Ez. Jak pójdzie tutaj, ja pcham to po prostu tu. Skapnął się o tym. Uff, robimy tak. Nie ruszysz mi tego gońca. Stąd. Goniec tu zostaje. O kurde. Ruszy mi go. Nie ruszy. Nie ruszy. Ma minutę jeszcze. On ma minutę. Czas albo... Nie, na remis, na remis. No nie ma co marzyć o wygranej, ale na remis.
Na remis lecimy, w dupie to mam. Remis lepszy niż przegrana. Szachasz tak mówił, tak jest prawda. O kurde. Luj. Nie, teraz mi to zbije. Nie zbije. Jest pokcząb. No nie, nic, Uina ma. Szach. O kurde, szkole wylałem. No nic, ale widzowie! Faworyt turnieju! Nie mógł mnie pokonać, prawie. To jest dla nas wygrana! Dla nas! Dla nas to dużo! Widzowie, pierwsza gra. Straszne gówno. Ale w drugiej. Kurde, bardzo dobrze było. Naprawdę na Discordzie jakieś szoty są? Co ty gadasz? Nie, no co ty? Po co skamujesz? No niestety, trafiłem jak Polska, to prawda, w grupę śmierci. Ale szczerze, wydaje mi się, że naprawdę dobrze, jak na faworyta turnieju, a ja gram od ponad tygodnia trochę. Nie odpadłeś pierwszy, bo już Arkul odpadł? A, no to git. Słuchajcie, naprawdę jest jakiś shot? Co ty gadasz? Ej, co jest? Kurde, ale mega, 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 mega gratulacja dla posiadania Spartianixa przez twardą banię. Czyli, że dobrze zagrał, o co chciałem powiedzieć. Dobrze, no. Sparta. Ale w tym czasie ruszył rewanż. Silvana Isaia. Ej, właśnie, widzowie! O co chodzi? Czy to... Nie, no nie wydaje. No ale o co tu chodzi? Czemu u niego ludzie na czacie pisali? Czemu u niego ludzie pisali? Ej, o co tu chodzi? Serio, w sensie, no nie chcę mówić, on lepszy był ode mnie, no nie chcę mu coś pieprzyć, ale wiecie o co chodzi? Jakiego szota mam wysłać? Ja nie widzę żadnego szota. Szachasz, o co w tym chodzi? Możesz mi to wytłumaczyć? Czy to jest ok, czy nie? Naprawdę, pierwsza gra. Druga gra według mnie była piękna. Serio, grałem dużo lepiej. To już była naprawdę dobra gra. Gdyby pierwsza taka była, to bym zyskał pewność i myślę, że w drugiej byłaby jakaś szansa. Ale w pierwszej ja tak odpieprzyłem. Kozak, grałeś, jestem pełen podziwu, jak z zera życiowego można stać się czempionem szachów. Powodzenia dalej. Prawdziwy czempion. Dziękuję bardzo. Nie patrzę na czat. Chuj z pionami mata. Czy ja wbiję na Discorda do ciebie? Mam wbić na ogólny? Napisz, czy mam wbić na ogólny. Siema. O, siema, Sparta. No, bo... Halo? No, jestem. Poczekaj, Słychać mnie? poczekaj moment, bo jeszcze ryba przyjdzie, dobra? Ale... Ja pierdzielę, jakieś kwasy się robią w dupę, bo nie powiedział moderatorom, żeby nie pisali. No nie wiem. Ja z góry mówię, że nie oskarżam go o scam, bo przecież jest dużo lepszy ode mnie, to po co miałby to Tak, robić? już mamy wszystkich, nie? No, tak na spokojnie, No, ja tutaj tylko powiem tak pierdzielę. ze swojej strony, że wiesz, no była taka trochę niezręczna sytuacja, że jeden z moderatorów po prostu pisał jakieś tam ruchy, które, no nie będę mówił, że na pewno dzięki temu jakby ryba wygrał, tak? Artur wygrał, No ja no tak tak nie samo. było, no tak mogę powiedzieć, no.
Też się podpisuję. No, w sensie to prostu... nie ma sensu, bo ja tańsk byłem na partii, patrzyłem na czat i partia zakończyła 20 ruchów potem. I ja nawet, tak jakby kurwa, no. Przecież to jest moja wina, ja rozumiem, to jest moja wina, że taki ziomek napisał coś na czacie, nie? To jakby... Słuchaj... Wiadomo, że no wyciągnie te konsekwencje w jego stronę, nie? Ale to jakby... Według mnie... Ryba, to na spokojnie, na spokojnie. Według mnie ty sporta... byś to wygrał, nieważne czy by ci ktoś podpowiadał czy nie. I mówię, że ja nie wierzę, żeby ci ktoś podpowiadał, bo byś był debilem, żeby oszukiwać na kogoś, z kim masz praktycznie 100% szans, żeby wygrać. Tylko chodzi o to, że jakieś kwasy są, bo nie wiadomo czemu u ciebie jakiś chłop pisze coś na czacie. Tak, to się zgadza, ja się zgodzę. No właśnie, i o to tylko chodzi. No po co on w dupę coś pisze, że on jest tu headem, on ma moda w końcu. Jakby wiesz, totalnie nie mam wpływu na to, że gość coś takiego napisze, nie? No wiem, odpierdoli totalnie, nie? No bo ja swoim moderatorom też powiedziałem, bo też się właśnie obawiałem czegoś takiego, że mogą napisać i potem będą kwasy. No i szkoda, że w sobie ty nie powiedziałeś, bo według mnie, no też według mnie by to nic nie zmieniło, zwłaszcza, że w sensie, jeżeli włączyłem emote only, nie? To doszedłem do wniosku, że no kurwa, no to chyba nie będą pisać moderatorzy, nie? No właśnie, ale co on spieprzył? No nie wiem, moderator i takie gówno robi, no i kwasy wychodzą. No dobra, no ale ogólnie wiemy jak jest, nie? No nie oskarżamy tutaj nikogo o żadne oszukiwanie. No przyszedł jeden akurat pan moderator i tam zaczął pisać sobie takie rzeczy. Wiadomo, to też jakbyśmy nawet mieli, nie wiem, inny tryb bez emotek, to i tak by jacyś tam czatownicy pisali jakieś ruchy różne, nie? Więc no po prostu nie zerkajcie na czat, jeżeli macie go, wyłączcie to dla pewności. Ja też, no wiem, nie jestem u was jakby w pokoju, tak? Więc nie mogę tego dopilnować tak. No, nie będziemy robić teraz akcji typu szerujcie na nasze screeny, bo myślę, że tutaj... No też, no, też wiemy, tego, że to ma być głównie dobra zabawa, tak? Więc jeżeli możecie, to upomnijcie jeszcze, upomnij tam ryba... No u mnie stracił moda, nie? U mnie. Okej, okay, dobra. No to więc ja uważam... No czyli sprawa... No to jakby, w sensie, no kurwa, no... Nie, no musicie no mi wiadomo, wierzyć, że no, to jakby... Nie, no słuchaj, wierzyć, nie? Ja ci wierzę, bo... No słuchaj, w dupę, no przecież... No nie wiem, czy wiesz, ale jesteś faworytem, a ja jestem w dupę człowiekiem, który od tygodnia gra w szachy. Nie wiem, po co ci miałby ci ktoś pomagać, no bez sensu, także no znaczy, nie wiesz. Tu chodzi o fair play, nie? No po tak, prostu. Tak, właśnie dlatego tylko są te kwasy, że jakiś debil coś pisze nie wiadomo po co. W grze, gdzie masz praktycznie 100% szans na wina, także to jest, no nie wiem, no chłop robi jakieś gówno i tyle. Dobra, no ale dobra, to zamknijmy chyba sprawę, nie? Bo musimy też lecieć z następnymi meczami. To ja oczywiście... jak chcesz, to możemy powtórzyć mecz, nie? To jakby, nie, żeby wiesz. No, znaczy, nie wiem. Nie, no nie no, wiem. Okay, znaczy, no inaczej, nie, jeżeli chcesz powtórzyć mecz, to dla mnie to bez problemu jest. Możemy powtórzyć. Jeżeli no. Czujesz się oszukany, jakkolwiek. Nie, ja bo tak się... nie chciałbym, żeby tak było. Ja się nie czuję oszukany, ale chętnie mi tak zagrał. Może. Znaczy nie, no zależy od administracji, nie? To jakby... Znaczy, no jeżeli... Znaczy, to zależy od was, jak się dogadacie w ten sposób, myślę, to... Nie, można zagrać, ja chętnie zagram. Tak po znaczy, prostu. Znaczy, możecie sobie zagrać mecz poza turniejem po prostu, nie? Tak, poza turniejem. No, ten możemy uznać jako zamknięty, jeżeli to nie jest problem dla was obu, bo... Nie, no jednak się czuję oszukany. Pozew wchodzi, jak nie gramy. Dobra, to chyba sprawa wyjaśniona. Nie, panowie. No, zagramy z Rybson po turnieju. Przepraszam, nie, to jakby no, nie miałem na to wpływu jakkolwiek. Spoko, ryba, za to nie miałeś te. Nie miałeś. Znaczy wiem, że tam mat był, bo jak sprawdziłem w analizie, to faktycznie był mat, nie? To jakby, ale no ja nie potrafiłem, w sensie. No nie, no nie miałem, w sensie, no wiesz. No ja partia trwa do 63 ruchu. No długo trwa, długo. Więc i tak ja się cieszę z tego. Ja tego matu nawet na analizie nie potrafiłem zauważyć, jak sprawdzałem. Ja nie wiedziałem, że coś takiego napisał. Nie no, spoko. W sumie ja ci wierzę, no bo. No byś był debilem po prostu. Jakbyś coś, nie wiem, starał się oszukiwać nie wiadomo po co. Wiesz o co mi chodzi. Ja nie wierzę w to, żebyś się aż tak odpieprzał w takim meczu i tyle. Także no możemy sobie później zagrać po turnieju, jak będziesz chciał. To się tam odezwę na Discordzie i sobie zagramy na off, ok? Dobrze. Przepraszam. Spoko, jeszcze dobra, raz. Dobra, wszystko wyjaśnione, także dzięki wielkie i powodzenia. Hej. Elo. Dzięki panowie, że przyszliście. Dzięki. Dobra, dzięki wielkie. Tarek. Dla nas i tak wygrany. Powiem wam szczerze, widzowie, ja czuję się jako wygrany dla siebie i dla was. Nie interesuje ponieważ... mnie nic, tylko jak to płaci. Kurde, jestem no nie teraz, przemowa jest prezydenta w dupę miasta Łódź. Ponieważ chłop grał ze mną do praktycznie dwie partie po 20 minut. Gdzie on jest faworytem turnieju, widzowie.
i grał ze mną dwie partie po 20 minut, rozumiecie to? Według mnie to jest tak osiągnięcie, że gra mi w szachy od ponad tygodnia. Na chłopa, który jest podobno jakimś kozakiem w szachy i ma wygrać się turniej, jest szansa. Także według mnie pokczam, widzowie. Jak będzie następny turniej, przygotujemy się lepiej, bo tym razem już mamy bazę. Będzie to trzeba rozwijać. Także pokczam. Dziękuję widzowie, że kibicowaliście i że wierzyliście we mnie. Serce dla was potężne. Dziękuję wam, że tu byliście. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć